To jest wzór pieca ziemnego do wypalania naczyń z gliny. Dawniej właśnie w takich piecach naczynia były wypalane. Takie piece były ogrzewane drewnem. Dobrze wysuszone naczynia ustawiano od najmniejszego do największego. Za każdym razem to okienko trzeba było zamurować. W tym blocie się paliło i pod wpływem gorącej temperatury naczynia się wypalały. Trzeba było naczynko włożyć do zimnego pieca i zimnego pieca wyciągnąć, bo inaczej naczynia by popękały. Taki wazon wypalony w piecu, tym ogrzewany drewnem, po sobie ma takie przebarwienia. A to dlatego, że temperatura nie rozchodzi się tak równomiernie, jak w piecach elektrycznych. Ona musi być jednolita, bez zanieczyszczeń takich jak korzenie i kamienie. Dopiero tak przygotowana, podobna jak plastelina, nadaje się do toczenia naczyń. Teraz wazonik jest odcinany, ponieważ glina była mocno przyklejona. Odstawiany jest do wysuszenia. Będzie musiał tutaj wysychać około tygodnia czasu, zanim zostanie wypalony. To było wstępne wypalenie. Później wazon pokrywany jest szkliwem. Tutaj szkliwo było wlane do środka. Wypalamy jeszcze raz w temperaturze około 1100 stopni. Wtedy powstaje taka wodoodporna glazura. Tylko że ten dzbanek był szkliwiony cały. Jeszcze wypalano naczynia w piecach ziemnych. Wzór takiego pieca znajduje się na zewnątrz. Można również wytoczyć miseczkę i zabrać ze sobą na pamiątkę. W piecu właśnie wypiekamy chleby. Taki piec nagrzewa się od 2 do 3 godzin. W międzyczasie piekarz wyrabia ciasto. Gdy już ciasto jest odpowiednio wyrośnięte, piec nagrzany tym przyrządem, bardzo ciężki przyrząd, nazywa się kociuba, zgarnuje nadmiar popiołu, wywozi na zewnątrz. Tu zostawia troszeczkę żaru, czyli takiego ognia, żeby cały czas było w piecu ciepło. Ciasto ma włożone do foremek prostokątnych. Taką łopatą sobie wkłada od samego końca, układając bochenki. Wchodzi nam 12 bochenków do pieca. Za godzinkę już mamy chlebek upieczony. Chlebek jest przemnożytni na zakwasie.
zakwas. Jest to ciasto samej żytniej mąki zrobione dziś na jutro. Nasz chlebek waży około 2 kg. Zachowuje świeżość do 1,5 tygodnia. Tylko nie wolno go trzymać w żadnych foliach, tylko w ściereczkach lnianych. W całości nasz chlebek wygląda tak. To jest cały chlebek wiejski. No a jak smakuje, to trzeba skosztować. Zapraszamy. Chlebek mamy swojski, szmalec też, robiony przez naszą gospodynię. Naprawdę jest zachwalany. Ogóreczki mamy też swojskie, małosolne. Bardzo proszę, smacznego. Dziękuję bardzo. To ja w takim razie kosztuję chleba przed chwilą wypieczonego z pieca chlebowego ze smalcem domowym i z ogóreczkiem. Thank you.